chcecie obsługiwać małe i średnie firmy przemysłowe na całym świecie. Jak zamierzacie to zrobić z tego miejsca w Krakowie? No, ja programuję w ciągu dnia tam do 20, Andrzej w tym czasie sprzedaje, potem Andrzej się relaksuje i programuje w nocy, a ja sprzedaję w nocy na drugiej części globu. Tak naprawdę to jest właśnie fascynujące pytanie w całym naszym biznesie, bo myśleliśmy sobie, że rzeczywiście będąc małą firmą, nie mamy budżetu rodem z Doliny Krzemowej w pierwszej rundzie finansowania. Musimy wymyślić jakiś sposób, aby dotrzeć z oprogramowaniem bądź co bądź biznesowym, które nie sprzedaje się samo, tak jak ciepłe bułeczki, jak oprogramowanie konsumenckie, jak Twitter, gdzie generalnie możemy zaprząc marketing wirusowy i to się praktycznie samo kręci. Musieliśmy wymyśleć jakiś sposób, jak dotrzeć do firm tak naprawdę w każdym zakątku globu. Postanowiliśmy podzielić jakby naszych odbiorców na trzy grupy. Pierwsza to są programiści, dlatego między innymi postanowiliśmy upublicznić nasz kod źródłowy. Zdajemy sobie sprawę, że nasze oprogramowanie już na dzień dzisiejszy jest skomplikowane i tak naprawdę zdajemy sobie też sprawę, że niewielu programistów będzie z nami rozwijać ten produkt. Natomiast jest tak jak w świecie open source, ci programiści czy ci uczestnicy społeczności mogą dać wiele rzeczy, których nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy ogarnąć. Między innymi tłumaczenia lokalne, między innymi testowanie tego oprogramowania, zgłaszanie nowych pomysłów, jak gdzie je rozwijać. I tak to jest jakby pierwsza grupa, którą obsługujemy. Druga grupa to oczywiście są klienci, bo to jest ta grupa, która naprawdę przynosi nam pieniądze i pozwala rozwijać firmę dalej. Ale do tych klientów chcemy przede wszystkim docierać przez partnerów. Zakładamy i wiemy to dokładnie z naszego doświadczenia, że klient lubi być obsługiwany przez lokalnego partnera, przez firmę, którą zna, przez pana Zenka, który mu codziennie naprawia komputer, jak mu padnie, albo wręcz załatwia laptopa dla żony. Te firmy lokalne są rozsiane po całym świecie i każda z tych firm ma na pewno w swoim portfolio, czy może w swojej grupie klientów firmy produkcyjne czy przemysłowe, które obsługuje. I teraz my adresujemy naszą ofertę przede wszystkim do partnerów, których chcemy nauczyć, jak wdrażać nasze oprogramowanie, jakie korzyści mogą z tego mieć i tak naprawdę jak przy stosunkowo krótkim okresie czasu małe inwestycje z ich strony mogą poszerzyć swoje portfolio produktów. Witamy ponownie. Trwa konferencja Wieczór z Open Source. Niedawno była prelekcja Adama. Opowiadał o produkcie Kukado. Może opowiesz nam, w jakiej firmie pracujesz aktualnie? No tak mówimy, jest właśnie zaangażowany w ten projekt Kukado, który prezentowałem. Jest to tworzone w ramach firmy Kukado Limited z Krakowa oraz społeczności Open Source, którą właśnie budujemy wokół projektu. A moją rolą w projekcie to się oficjalnie nazywa Community Manager, ale de facto jestem osobą, która ma kontaktować się ze społecznością, ma trzymać w rydze nasz zespół projektowy oraz biznesowy, aby ten projekt był prowadzony poprawnie według metody open source, żeby to nie tylko było wyrzucanie kodu za ścianę, tylko tak naprawdę praca razem ze społecznością, wspólne podejmowanie decyzji oraz no takie wspólne kreowanie produktu, chcemy to rozproszyć. Czy jesteś takim pomostem pomiędzy projektem a... Może nie powiedziałbym pomostem, nie? Jestem jakby wysłannikiem, którego firma wysłała do społeczności. Nie? Jestem jakby osobą, która ma właśnie sprawić, że ludzie z firmy dobrze współpracują ze społecznością. Czyli masz zbierać pomysły społeczności i przedstawienie programistom, tak? Mniej więcej tak? Też nie. Programiści muszą też ich słuchać. To nie jest tak, że firma jest czarną skrzynką, społeczność jest czarną skrzynką, a ja ich łączę. Nie, mówiłem właśnie mniej więcej tak jak w obie strony, takie obustronne właśnie pomaganie sobie, tak? Tak. Ja śledzę fora, staram się organizować społeczność, promuję to na innych serwisach, angażuję zespół nasz deweloperski środka, aby pomagali ludziom. Zrzucam pomysły, mówię, chłopaki, zobaczcie, bo ktoś tutaj coś dobrego na forum napisał, albo ktoś nam na issue trackerze jakiś moduł wrzućcie, weźmy tam sprawdzić, nie? Po prostu jak, wiesz, to jak się jest długo deweloperem takim zamkniętych projektem, to się czasami za bardzo ma skupiony na projekcie i się pomija te aspekty społecznościowe, a moja rola jest raz, żeby sam też pomagać community ile się da, a dwa, żeby też jakby integrować na zespół ze społecznością, żeby to nie były dwa oddzielne organizmy, tylko po prostu jeden na przykład, nie? Czyli jak wygląda tak naprawdę praca w całym projekcie Kukado? Ciekawie. Jest to... De facto wszystko wygląda tak jak w normalnym projekcie open source, nawet takim merytokratycznym, gdzie czasami jest to rozproszone między kilka firm. Czyli no, typowy zespół jest trochę rozproszony, nie pracujemy wszyscy w jednym miejscu. Tak. Wszystko nie jest. Jest jakaś część, która pracuje w Krakowie, jest duża część, która też pracuje na zewnątrz.
firma jest w Krakowie, na przykład w Poznaniu cały czas siedzę, jestem też mobilny, wiem, po całym kraju. Natomiast praca wygląda dosyć normalnie, jak w projekcie open source. Jest forum, gdzie wymieniamy pomysły, listy mailingowe, razem wewnątrz zespołu, jak także z community ludzie się angażują. A na GitHubie mamy repozytoria kodu, cała praca się dzieje tam, ludzie wrzucają, albo patrzę na już trackera, który akceptujemy, albo jedna osoba tam już ma prawa commitera, czyli daliśmy jej dostęp do źródeł, że może sama wrzucać, bo już on rzuciła jeden moduł, więc z nami pracowała, więc nabraliśmy zaufanie do niej po prostu, nie? A zgłaszamy zadania na już trackerze, bugi, improvementy różne, kontrolujemy, czy się wykonały, czy nie, czasami jakieś rzeczy przesuwamy, albo mówimy, że nie podejmiemy się tego, bo mamy inne rzeczy, może ktoś inny się podejmie, nie? To jest taka otwarta współpraca. Mamy też dokumentację, robimy online na wiki, różne jakieś dokumenty śródprojektowe, nowe pomysły, mamy cały dział grupy, gdzie właśnie ludzie nam zgłaszają pomysły, jedni zgłaszamy swoje, dajemy pod obrady i albo nasz zespół to robi, albo ktoś z community, albo ja pomagam to w jakiś sposób, nie? A ciekawe jest potem, jaki jest rozkład pracy. Otóż sam zespół, ten zatrudniany przez Kukado Limit pracuje w metodologii skramowej, czyli cały ten młyn, cykle produkcyjne, natomiast community, jak społeczny wokół projektu, jak zawsze, no, to nie jest przewidywalnego, nie można kogoś zmuszać, żeby robił w tych godzinach, co my, to jest na zasadzie takie dobrowolności, że po prostu ktoś ma pomysł, moduł, angażujemy się, czasami przerywamy nasz sprint, żeby zobaczyć, co on tam zrobił na przykład i wspomóc, nie? Więc to są jakby takie dwa tryby. Ten nasz zespół jest taki systematyzowany, ten skramowy, a natomiast community jest taki typowy bazarowy typ, z którym próbujemy współpracować się, nie?